Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i rozpoczynamy kolejny odcinek z dodatku Cyberpunk, mianowicie Widmo Wolności. A jesteśmy oczywiście w Dogtown, musimy poczekać na telefon od Rida i w międzyczasie sobie zróbmy jakieś zadanie poboczne. Ja sobie tutaj zaznaczyłem jedno zadanko, nie wiem co to tak naprawdę będzie, ale podejdźmy tam, zobaczmy, jak nie, to zrobimy sobie... Jezu! Halo! Wszystko w porządku? Jak nie, to sobie zrobimy zleconko na samochód, które też tutaj niedaleko się znajduje. Ale to jakaś, kurczę, mocna bitka się uskutecznia. Kule latają nad głowami, my sobie biegniemy, spoko, lajcik, nie ma najmniejszego problemu. A w tak swobodnym momencie... O, River Ward. Hej V, mam nadzieję, że ciebie wszystko okej, dzięki, że wpadłeś do nas, naprawdę dobrze się bawiłem. River też nam wysłał przed chwilką zdjęcie z odwiedzin swojego tam bratanka, czy jak on tam miał. Co za cyberpsychoza. Joss też cię pozdrawia, nie masz pojęcia, jak dobrze widzieć się uśmiechniętą. Dzięki za wszystko, musisz koniecznie jeszcze raz nas odwiedzić. Nie ma problemu, River. Oj. Mnie cyberpsychoza na chwilę obecną nie interesuje, ale tak, parę zleceń na cyberpsychozę też będzie trzeba zrealizować, ale to później. Na razie dobiegnijmy do naszego zadanka, które znajduje się gdzieś tutaj. Co my tutaj mamy? A bo ty myślisz, że ja się boję. Poszedł na chwilę. Ty. Cwaniak. O mnie ci chodzi? Oj. Ale najpierw... Paco. Nie chciałem tego przewinąć. Wii. Elegancko. To za problem. A przede wszystkim za jego rozwiązanie. Kurczaki. Nasi bałkańscy przyjaciele mogą źle znosić czytlaga. Więc po 18 nikt nie wychodzi z domu. Zasłońcie okna. Zakaz nagrywania. Bez odbioru. No, początek rozmowy na takim etapie bardzo mi odpowiada. Tylko czemu w tak bardzo dziwny sposób siedzisz blisko mnie, chłopie? Dobra, to jaki jest ten problem? Brzmi dramatycznie i ostatecznie. Widzisz, generalnie to Babs mówi, że wszystko chuj. A ja uważam, że z każdego gówna da się wyjść. No i jak to jest? Ja akurat wyszedłem z niejednego gówna. Nie da się ukryć. No i proszę, mówiłem zajebiście. Ale też... na takich ogółach to sobie możesz... Czego to życie to ogół, dąży. Co nie? Od tego wszystko się zaczyna. Dobra, to może ja zacznę od początku. Dobrze by było. Zaryzykuję. Opowiadaj. Tylko błagam, ciszej, żeby nas nikt, kurwa, nie podsłuchał. Nie, co, jakieś czaisz? Ściśle tajne dane? Tylko jeszcze coś na wczute. Wiesz, to deep dive. Od razu wszystko skumasz, zobaczysz. Będzie jak na żywo. Nie, a pas. To zajebisty dzień. Pierwszy stopień do chwały i te sprawy, co nie? Więc zaciągnij się dobrze i słuchaj. Johnny? Aha, czyli tak czy siak muszę. Czekaj, czekaj. To pewnie podkręcony wzmacniacz kognitywny Militechu. Też był wziewny. Będzie niezła jazda. A ty niby skąd wiesz takie rzeczy? Dawali to na szkoleniach. O, zajebiście. Dobra, jedziemy. Co? No dobra, zamieniam się w słuch. No, to będzie dobre. No to sobie wyobraź. Mój pierwszy dzień u Hansena. Normalnie miękkie nogi i czekam na samego szefa. We wtorek mamy biznesową... Nie, kurwa, lepiej.
Wyobraź sobie, że jesteś Hansenem. Do tego wkurwiony. No, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Porządnie wkurwionym Kurtem Hansenem. Okej. Okay. Ciekawie. Black Sapphire. Posłuch na radiu, że chcesz pogadać. Tydzień temu. Co jest? Masz obiecać, że nie spierdolisz sprawy z kosiarzami. Chcę ci patrzeć w oczy, kiedy mi to mówisz. Głęboko w oczy. Ile my się znamy? Będą chcieli nas zrobić w chuja, a my mamy być na to przygotowani. Jasne? Jasne, będzie dobrze. Daj spokój, to prosty temat. Jeśli udowodnisz, że myślisz, zanim coś powiesz, to dostaniesz inne zadania. Pamiętajcie, że musimy być nieźle wkurzeni. Bo wiesz, Juri z Hansenem to jeszcze mundur nosił. No jakich tu militek zainstalował, nie? Co to, Rez? Gotowy na wpierdol? A ja sterczę na samym kurwa środku i czekam, zesrany. Porozmawiaj z Paco. Dobra, mości panie Paco. Ram pam pam. Babs mi tam dodaje otuchy, a ja sobie myślę, że jak nie Juria, to mnie kurwa zatłucze. Kumasz? Pożegnaj się ze mną. Chodź, Kurt. Młody nie może się doczekać. Garda, gówniarzu. Postaraj się. Jak cię wołają? Paco. Paco Torres. Źle. Jesteś kundlem. Ale będziesz ogarem. Tak jest. Jesus, Paco, ale zmyślasz? Weź ale mi nie przerywaj. Ale tak mu wysunąć, to jest jednak co. Boże, Paco, jaki ty jesteś słabiutki, gościu. Jeszcze coś? Też mi trochę zajebałem. Ten tylko się gapi. A ja myślę, za cienki jestem. Ewidentnie za cienki. Do czego masz mi się przydać? Jestem szybki. Tak? I sprytny. No to pokaż. Jebany, wiedział gdzie bić. Nadal mi wszystko boli. Bryło cię będę kurczę lać. Rocky Balboa. W porządku. Nada się, chłopak. Ja bym go jeszcze sprawdził. O, sprawdzimy. Trochę zniósł. No, młody. Witaj w stadzie. Jasne, jasne. Przypilnujesz następnego konwoju. Zobaczymy, z czego cię ulepili. I wiesz, jak się wtedy czułem? Krew leci ci po ryju, a ty wyjesz kurwa ze szczęścia. No to było kurwa to. No fenomenalnie. Ej, jak? Nadążasz? Do wszystkich mieszkańców. Mówi kurwa. Czyli po prostu dostałeś w pierdol. I to jest ten zajebisty dzień. Człowieku, w pierdol to tylko droga do celu. Paco, w pierdol to w pierdol. Nie dodawaj do niego filozofii. Krótka piłka. Jak cię zabiją, to też mam mówić, że to twoja droga? Jezus, daj mi spokój, serio. A ty co, dostałaś zadanie od samego Hansena na start? Nie dostałaś. Więc tak, to była jedna z tych fuch. Kumasz, czasem pilnujesz zrzutów, czasem coś przewozisz. Akurat ochraniałem transport. Okej, okay, czyli nadchodzi puenta. Bo już czuję, że coś się spierdoliło. Ewidentnie. Powieszą go za kable w kanale jak nic. No i to był transport dla kosiarzy, więc i tak się działo. Ach, widzisz, babs jak zawsze swoje. Ale zapowiadało się zajebiście, do samego końca. Aha. No to dawaj jeszcze macha. Zobaczmy, co wam się przytrafiło.
więc jedziemy. Obok mnie normalnie sam szef. I nagle, kurwa, piskopon i już wiedziałem, co się będzie działo. Czaisz? Skurwiele. No do kogo ją strzelać? Ty czujesz to? On to wszystko przewidział. Dlatego ze mną w ogóle pojechał. Pokonaj kosiarzy. Ale jesteś w stanie tak skręcić, że właśnie... Strzał w głowę! Ta-dam! Fajna broń. Słaniaki blokują drogę. Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. Frajer, wyłaź! Pyk, pyk, pyk. Elegancko ich odwalał, jednego za drugim. Kurt oberwał i pomyślałem, że kurwa, zginiemy obaj. Dobra, pełen pokój. I wiesz, jeb, na pierdolanka, nie? Jeszcze nie wstaw się, kurwa! Dobrze, jak was tutaj dużo. Dawaj! Ryszyjcie go i ja prostawę! Boże, przyceluj! Tere-tem-tem-tem! Ktoś jeszcze? Jest to jakiś saniak? I na nich! Kur... Wszystkich zajebaliśmy. Przysiutki. No i ten metaliczny zapach krwi w powietrzu normalnie rzeź. Jeden tu jeszcze rzęzi. Pewnie ma coś ciekawego do powiedzenia. Kurwy jebane i tyle. Ale młody przynajmniej się wykazał. Rozgadany? Ja mam z wami pogadać teraz, tak? Masz coś w sobie. Paco, tak? Nie kłamałeś, jesteś całkiem szybki. I dobrze napierdalasz kosiarzy. Jasna cholera! Dobra, teraz zawieź towar do hotelu. Tylko ostrożnie. Ja z Jurijem mamy tu z kimś do pogadania. Do wszystkich mieszkańców. Mówi Kurt Hansen. Teraz słuchaj, co odjebał, bo to jest ten moment, na który czekałeś. No dawaj. Dobra, Juri dał mi przed wyjazdem listę. I na liście nie było agregatów. No. A w ciężarówce były. Powiesz, Juri pewnie załatwił sobie jakieś na boku i chciał komuś opchnąć po sprawie z kosiarzami. A Paco policzył, że jak je sprzeda, to się utrzyma przez rok. Chcieli go sprawdzić, to jebał szefa. Zajebiście, oho, nie? Oho, Paco. Tylko idiota by nie skorzystał, co nie? Tylko idiota okrada szefa. Okej. Ale co z nimi zrobiłeś? No chuj, no. Sprzedałem pośrednikowi i miał je wysłać do Indii. Ca. I już są pewnie na statku. A kasy nie ma. Zajebią go, nie? Kurwa, mnie przy okazji też. Wielce prawdopodobne. Widzę po twojej minie, że masz jakiś pomysł.
Pomożesz nam? I co? Pomogę, ale dobre rady kosztują. Jasne, mamy kasę, nie bój nic. Chyba wiem, co można zrobić. Odzyskać. Wrobimy Yuriya. Już raz podpadł, więc powinno się to rozegrać niemal bez naszej pomocy. Tylko nie gadajmy o tym tutaj, błagam. Tu obok jest przejście podziemne. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. No Jezu, mam czekać na was. Amen. Tu masz nasze kontakty. W razie czego. Dobra. Ej, ludzie. Spotkaj się z Paco i Babs jutro wieczorem w przejściu podziemnym. No... O, i dzwoni Reed. Hej, jestem w mieście. Co ty nie powiesz? Jak sytuacja? U mnie... bez większych zmian. No to czas wziąć się do roboty. Poszukamy naszej zaginionej przyjaciółki. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Chcesz wtajemniczyć kolejną osobę? No, zrobi się trochę tłoczno. I ufam, coraz Alex. Więcej osób będzie o tym Demoth, wiedzieć. To bar w Longshore Stacks. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. No, spokojnie. Takiego wszczepu jeszcze nie zorganizowałem. Udaj się do baru The Mood. To szybka podróż i zaraz będziemy przy barze. Oczywiście wątek z Paco sobie ogarniemy jak najbardziej, ale wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Głębokie rany i no stare zdrowie, blizny. Bracisz, pewnie bym cię już nie poznał na ulicy. W twoim pokoju nic nie ruszałem. Taki sam burdel jak wtedy, co zniknąłeś. Ja po tobie sprzątać nie będę. Ale wróciłbyś już co? Ogonu raczej nie mam. Chciałbym ci Sofię przedstawić. Taką. Jakby mnie ktoś pytał, to ja bym takiego rzuciła i tyle. Niech sam sobie radzi. No tak. Może i racja. No, ale nic, pora na mnie. Trzymaj się. Głowa do góry, będzie lepiej. Żegnam serdecznie. Tylko nie dawaj sobą więcej pomiatać. Co dla ciebie, kochany? Zaskocz mnie. Czyli specjalność zakładu. W porządku. No zobaczymy, co tutaj... O, Rickson. Hey, jesteś na miejscu? Jestem i czekam na ciebie. Będę za sekundę. Tylko jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Oj. Wyczuwam jakiś haczyk. Ta akcja 7 lat temu, po której Myers spisała mnie na straty. Dostałem po niej legendę, że sprzedałem się Arasace. No, co to nie? Wciąż myśli, że to prawda. Może zrobić się nerwowo. O. I nie przyszło ci do głowy, żeby mi wcześniej powiedzieć. Teraz mówię. Jestem pod drzwiami. Proszę bardzo. I smacznego. Dziękuję serdecznie. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Pierwszy raz w Dogtown? Nie, przejazdem. O nie. Szukamy Alex. Ta chuja szuka cię. Czyli co? Jesteś nie na krótkiej liście osób, których tu nie obsługujemy. A teraz wstajesz i dla wychodzisz. Dla mnie dzień z tonikiem. Niech będzie podwójny. On jest ze mną. Na cwaniaka. Uparty skurwysynu. Tylko nie pluj do szklanki, dobra? No dobra, kochani, na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Już, do widzenia. Aha. Nigdzie się, kurwa, nie ruszam. Nie no. Serio? Żegnam państwa.
dalej, wynocha! Już! Po co te nerwy? Alex. 7 lat. Kurwa, 7 pierdolonych lat. Wielki Solomon Reed. Mogę coś powiedzieć? Czy mogę się napić? Nie mogę się napić. Kurwa. On nie rozumie, to może ty. Przysyła nas Myers. Mamy misję w Dogtown. Co? Z nim? Ten facet zdradził wszystkich 7 lat temu. Nie, Alex. 7 lat temu zostałem uśpiony, a was nakarmili legendą. Legendą, w którą musieliście wierzyć. A dlaczego teraz mam wam wierzyć? Bo wtedy uwierzyłaś. Wypierdalajcie obaj. Ty i on! Mało mnie interesuje, co zaszło między wami. Mamy rozkazy od prezydentki Myers i tylko tyle powinno się dla ciebie liczyć. Liczyło się przez 7 lat. Ja... nie wiem... To sobie to poważnie przemyśl. O kurwa. Muszę zapalić. A pal? Choć palenie niech szkodzi zdrowiu. No i co ty na to? No w ogóle co to było? Ta akcja ze zmianą wyglądu. Szpiegowska technologia. Kiedy twoja agencja ma wsparcie Militechu, możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Dobra, trzeba chyba z nią pójść pogadać. Zaczekaj tu, ja się tym zajmę. Na pewno? Zobaczymy! W tym wypadku chyba lepiej ja niż ty. Nie dało się zaczekać, aż skończę fajka, co? Nie. Co do Rida... wiesz... wciąż możesz mu napluć do drinka. A mówię, żebyś tego nie robiła. Od razu by wiedział. Starego wilka jak on nie podejdziesz tak łatwo. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Nowa misja? No, tak troszkę. Tak. No? To co to jest? Zaginęła agentka. Mamy ją odnaleźć razem z Reedem. No proszę. I nagle FIA przypomniała sobie o mnie? Nikt w ich szeregach nie zna Dogtown tak jak ty. W ich szeregach? Czyli nie jesteś agentem. Ciekawe, co ci obiecali. Jezu, każdy się zaczyna o to pytać, no. Mamy umowę, że im pomogę. Jedna misja. Misja może trwać nawet kilka lat. Spójrz na mnie. Też jestem na misji. Cały czas. Ale jako uśpiona agentka. Odwojnie rozpracowuję miejscowych handlarzy nielegalnym techem, bronią. Jedna misja. Cóż... ja nie mam tyle czasu. Widzisz, to zawsze tak się zaczyna. Coś ci obiecają, potem znowu więcej, więcej. Aż pewnego dnia przygłożą ci chuja do ściany. Jesteś z tym okej? Aż tak przywiązany do tej misji? Powiedz, co w tym jest dla ciebie? Może uda mi się przeżyć? Przetrwanie. Ta zaginiona dziewczyna może mi je zapewnić. Ale najpierw muszę ją znaleźć. I tak się składa, że sama Myers też jej szuka? Kto to? Znasz Sean ją. Robert. Pewnie ją znasz. Domyślam się, że ją znasz. Strzelam. Ach, ja pierdolę. No i co? Jeden papieros to będzie za mało. A czasu mamy mało. Kolejna osoba, której nie obsługujesz? Nie znasz jej za dobrze, co? No nie. Czemu?
misja, po której Reed zniknął na 7 lat, a ja trafiłam tutaj i wszystko się wypierdoliło. Hm? Wiesz, kto w niej służył? Ja, Reed i Songbird. Nikt ci nie powiedział, co? Mogłem się tego domyślić, naprawdę. No to fajnie. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Wierzysz, kurwa, w przeznaczenie? Bo ja wierzę, że jak podstawisz te same wartości do nowego równania, to wyniki okażą się zajebiście podobne. Rosalind, jeśli kiedyś zechcesz faktycznie odwiedzić Dogtown, przywitamy cię. O, kurwa, jestem mistrzynią w popełnianiu po raz kolejny tych samych błędów. Masz szczęście. Czyli nam pomożesz, cudownie. Ale mam warunki. Ach. Co to za warunki? Monako. Chcę jeździć złoconą Herrerą po Rivierze i pić szampana na jachcie z jebaną księżną. Czy to ja jestem od spełniania tutaj życzeń? Chcę emeryturę dla szpiega, kumasz? Zesłania na placówkę dyplomatyczną, gdzie jest ciepło, ładnie, pomarańcze są smaczne i nic się, kurwa, nie dzieje. Załatwisz to? Jak będzie trzeba, Reed sam zawiezie cię do tego Monako. Idź. Powiedz mu, że to zrobię. Dziękuję. I daj mi zapalić jeszcze jednego w spokoju. A par sobie. Dzięki, Alex. Jak? I co by tutaj wybrać? Stawką jest emerytura dla szpiega, ale zrobi to. I zgodziła się? Tak po prostu? Nie tak po prostu, ale zgodziła się. Mam dar do przekonywania, o co ci chodzi? Chyba dobrze, nie? Oho. To co, Reed? Potrzebujesz kogoś, kto prowadzi cię po tym zadupiu, tak? Przyszedłem do ciebie, bo tobie ufam. Niech ci będzie. Okej, co z nią? Podobno mamy ją znaleźć. Prawdę mówiąc, może być teraz wszędzie. Byliśmy połączeni. Songbird wykorzystywała cyberprzestrzeń i coś ją zaatakowało. No i zniknęła. Tyle wiemy. Czyli nie za dużo. Potrzebujemy Netrunnera. Takiego, który spędza naprawdę dużo czasu w cyberprzestrzeni. Kolejna osoba. Słyszeć. Masz kogoś takiego? Wilkie Slider-Lager. Slider, no tak. Niewiele nam to mówi. Niestety zerwał nam się ze smyczy, ale wiem, gdzie go znaleźć. Kim jest ten Slider? Voodoo Boy. Renegat i morderca, który zaczął dla nas kablować. Gość jest całkiem ślepy poza siecią. Uszkodzony płat poteliczny. Nawet Hiroshi mu nie pomogło. Będzie chciał nam pomóc? Slider? W życiu. To recydywista, który za nic ma zasady. Przycisnęliśmy go, żeby dla nas pracował. Wygląda na to, że będziecie musieli przycisnąć go trochę mocniej tym razem. Da się zrobić. To co? Idziemy? Slider ma kryjówkę w nieukończonym budynku SPA w Luxor Heights. Zaraz dostaniesz dokładne namiary. Spotkamy się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra. Okej. Okay. Nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. I proszę mi się tutaj nie uklać w trupa. Dobra. O, jeszcze Johnny. Przyglądałeś się temu drzewu? Widocznie w Dogtown nie ma normalnego kolumbarium, a ludzie muszą gdzieś zapalać świeczki zmarłym. Problem jest taki, że zmarły chuja obchodzą kwiatki i świeczki. Bo są kurwa martwi. A relik świruje.
No ale dobra, moi drodzy, wątek z Johnem, który teraz chce się tutaj uzewnętrznić, zrobimy sobie na początku już przyszłego odcinka. No i oczywiście po Netrunnera też się udamy na początku przyszłego odcinka, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i tradycyjnie widzimy się już jutro. Do zobaczenia!